24 godziny robię rzeczy, które lubię. Jaki challenge? I sobie robię challenge, że dzisiaj streamuję. Po prostu. Dzisiaj jest stream. Kochani, mam dla Was super informację, ponieważ moja kolekcja kosmetyków, którą tworzyłam razem z marką Makeup, przecież nie jest już oficjalnie dostępna w sieciach handlowych Dino. W tej kolekcji znajduje się m.in. właśnie... Ty, Dino to jest w ogóle taki... taka sieć sklepów influencerów. Tam nieważne co wypuści jakiś dupy youtuber, tiktoker czy coś, to tam się tak to kupić. Wszystko tam jest w dupę od youtuberów. Taka paletka cieni do powiek. Mój faworyt to zdecydowanie... O! To się da kupić z tym logiem. Ty, dupę sobie ucięła, żeby nie było, że to jest to logo. Zobacz. Ja pierdzielę. I co? I to już jest to logo? Róż oraz rozświetlacz z tej palety po prostu uwielbiam. Kolejnym produktem, który znajduje się w kolekcji, jest to paleta cieni do brwi. Znajduje się w niej aż 8 cieni, więc na pewno dopasujecie sobie ten cień odpowiednio do swojego koloru. 8? To i to jest to samo. To i to. To tylko... brwi. Nie musicie ryzykować, że kupicie paletę, która nie Odyseja będzie do was dzisiaj. Pasowała. Małpkach? Nie, boss, boss. A kolejnym produktem jest właśnie taka paleta do konturowania, w nim znajduje się przepiękny odcień różu oraz rozświetlacz oraz dwa bronzery, które możecie sobie fajnie dopasować do swojej karnacji. W kolekcji znajdują się również pomadki oraz błyszczyk. Ja już swoje zużyłam, muszę sobie pojechać do Dina, więc teraz lecimy na zakupy. O, jest! Swoje produkty musi kupić Dino. Przoda tego pewnie ma cztery palety na chacie. Moi drodzy, błyszczyk, którego się nie da nigdzie znaleźć, zawsze jest wyprzedany, ale zostaje wam kilka sztuk, żebyście też mogli sobie kupić moje produkty właśnie tutaj. Od 20 do 50 zł te rzeczy wersów. Drogo czy tanio? W sklepie Dino, ponieważ od teraz moja... Dino nie, Dino jest dobry w sklepie akurat, bo chyba jedyny market polski. A może właśnie chyba dlatego właśnie wszyscy youtuberzy tam idą. Bo najłatwiej się dogadać, żeby tam wejść. Kolekcja, którą stworzyłam z marką Makeup, obsesyjnie jest dostępna nie tylko w rysunkach, ale również w sklepach Dino w całej Polsce. Dla biednego to jest tanio, to jest drogo. No dobra. Dzięki za info. GBS od Mastego Bena 30 zł, ale starczy na dość długo. W sensie ta kawa, no chyba nie jest 30 zł drogo za kawę. Tak mi się wydaje. 100 gram. To ja nie wiem, ile, czy to dużo, czy mało. Wy ocencie. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym ja odcinku kawy będę robić... Ja kawy... Susi. Ja kawy nie piję. Jerma na przykład. Pół kilo, 15 zł. Tak, powiedzmy średnio. 15. Przez 24 godziny rzeczy, które lubię, czyli to jest przyjemny odcinek, na taki właśnie czekałam. Jeżeli wam on się spodoba, to koniecznie zostawicie łapki się w górę tak i subskrybujcie na kanał, żebyście bieżąco z każdym filmem i żebyście nic nie przegapili. Ja już zaczynam od tutaj posiadówki w kuchni, ze względu na najtaniej. To, że pierwszą podstawową rzeczą, którą uwielbiam, bez której nie wyobrażam sobie poranka, jest herba. Aha, to kilo tej kawy Mastego Bena kosztuje 300 zł? No ale jaka to jest kawa, bo nie mam pojęcia, serio. Nie wiem, jak to się określa. 30 zł za 100 gram tej kawy, ale ile się jej zużywa i tak dalej. Wiecie, może to jest jakaś taka mocna, że sypiesz 5 gram i już jest moc. Ja tego nie piłem nawet i nie ogarniam. Sorry, Basterek, już się przysuwam. Ostatnio właśnie, odkąd tu mieszkamy w tym domu, to większą uwagę przykuwam do śniadania, bo często właśnie wychodziłam z domu bez śniadania, a tutaj jednak to jest taki mój fajny rytuał, który bardzo... Czekaj, co? ...całą rzeczą, którą uwielbiam, bez której nie... Poranna rutyna, moja ulubiona rzecz u youtuberów. Jest herbata. Ostatnio właśnie, odkąd tu mieszkamy w tym domu, to większą uwagę przykuwam do śniadania, bo często właśnie wychodziłam z domu bez śniadania... Znowu jej się twarz zmieniła. Trochę to chamskie, co mówię, ale dawno jej nie widziałem i znowu się jej twarz zmieniła. Znowu. Znowu ewolucja nastąpiła.
Uwagę przykuwam do śniadania, bo często właśnie wychodziłam z domu bez śniadania, a tutaj jednak to jest taki mój fajny rytuał, który bardzo lubię. Polubiłam dzięki Karolowi jajecznicę z papryką, jest mega dobra. Jajka, masełko, szczypiorek, papryczka, ogórki kiszone, świeża. Ty, jak robicie jajecznicę, to róbcie tak, rozgrzewasz patelnię i potem jak dajesz te jajka, to na mały ogień i mieszasz. I tak ona się tak lekko i pyk. Jezu, najlepsza, na małym ogniu mieszasz, żeby to się nie spaliło, bo jak ci się zetnie taka szmata będzie, taka twarda szmata, to nie. Mały ogień mieszasz, spokojnie, robi się taka delikatna i lecisz. Bagietka. Nie gluty w dupę. No nie ogarniasz, bo ci stary robi jajecznicę, chłopie, przy okazji tam, wiesz... Robiąc 50 innych różnych rzeczy, potem ci daje czarną jajecznicę, ty myślisz, że to jest normalne, bo nigdy innej nie jadłeś. Patrz, Wercow ogarnia, o co mi chodzi. Ja czas temu kupiłam sobie gramofon, o którym marzyłam i uwielbiam słuchać muzyki z gramofonu. To jest zdecydowanie mój ulubiony poranek, brakuje tylko jednej osoby, czyli Karola. Tata. Kolejną rzeczą, jaką lubię robić, to Q&A, zarówno na moim Instagramie, jak i na YouTubie, więc dodam ankietę i pozdrawiam. Życie influencerów. Muzyka z gramofonu. Jajeczniczka i Q&A. To jest to. Poranna rutyna. Na kilka pytań. Dobra, gotowe. Dodaję, czekam kilka minut. Ale Boba, widzowie, ja pieprzę. Coś się dzieje. Czy mam już plany na swoje urodziny? Nie mam. Nie, bez sensu to. Cały czas się zastanawiam nad tym, czy robić takie huczne urodziny, czy może właśnie takie spokojne. Ktoś zapytał się, czemu pod stories piszę to samo, co mówię. No i tutaj właśnie jest odpowiedź, uwaga, już nagrywam. Moim zdaniem to ułatwia bardzo bycie na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje osobom, które tak naprawdę nie mają czasu, żeby przesłuchiwać, albo nie wiem, jadą w tramwaju, w autobusie, cokolwiek i nie chcą sobie otwierać tego stories z dźwiękiem, to po prostu mogą sobie przeczytać to, co ja w danym momencie mówię. Q&A zrobione, teraz czas się ruszyć z domu. A mogła powiedzieć, że robi to dla ludzi, którzy po prostu są głusi, nie mają słuchu. I od razu PR by podbiła, a ona debilne jakieś, że ktoś nie ma czasu wysłuchać. Co to znaczy? I mam zaplanowaną jedną aktywność. Co prawda zazwyczaj na tę aktywność chodzę albo po południu, albo właśnie po takim jakimś ciężkim dniu. TikToki, zaraz. A rozchodzi się tutaj o masaż. Szczególnie po jakimś ciężkim treningu, albo jak mam zakwasy. Panik leci. Ale to była naprawdę bardzo przyjemna. Cenzura na plecy. Cenzura na plecy. Czemu? Ale to była. Czemu? A bo. Bo ma tam przecież tatuaż z tą sobą, racja. Ona nie może pleców w filmach pokazywać. Jemna część do tego dnia, ale ta pani ja pierdziel. Plecy nie są jej. A później to rozmasowuje, faktycznie jest taki relaksik. Ja nie jestem jakoś super spójna z kawusią, ale ostatnio faktycznie bardzo ta kawa mi posmakowała i zdecydowanie częściej ją piję, odkąd odkryłam mleko bez laktozy, ponieważ po nim nie boli mnie brzuch. I tutaj mam taką swoją ulubioną kawę właśnie w Starbucksie. Ona się nazywa Frappe z bitą śmietaną. Jest naprawdę mega dobra. Jako, że ja lubię dawać prezenty, a zaraz wybieram się na trening z Paulinką, to stwierdziłam, że przygotuję dla niej taki mały to reklama jest? Starbucksa? Chyba nie. Reklamem jest... Była już reklama, że jej rzeczy wyszły do Dino. Nie do domu, ponieważ ona się będzie przeprowadzała za niedługo tak samo i sobie już kompletuje jakieś rzeczy do mieszkanka, to postanowiłam jej kupić jakieś małe dodatki. Ale cute. Ja też sobie przyznam, że kupowałam niektóre rzeczy tutaj z Homely, właśnie też w tym kolorze. To na przykład. To jest fajne w ogóle, taki stojak na wino. To by się Paulince przydało. I takie myślę, że dla Paulinki by były spoko. Takie filiżaneczki ze złotymi dodatkami po bokach. Wezmę dla Paulinki takie dwie filiżaneczki i właśnie taki witam, stojak Quinto. Na wino. Kolejna aktywność, którą uwielbiam, to moje cykliczne rozmowy z Nadusią. Halo, dzień dobry. Hejo, co robisz? Projektujemy stroja. Co będziesz projektować? Jaką sukienkę zrobię? Bo sukienkę będzie najłatwiej zrobić. To prawda, sukienki są easy. Teraz lecimy na trening z Paulinką. Już od jakiegoś czasu chodzimy z Paulinką co poniedziałki na treningi. Wycisk jak ostatnio, ale początki były najgorsze. Jak się zajawiłam po zanim treningu, no bo ona trenuje do walki. Nie miałam ani razu takiego momentu, żeby się chciało wymiotować, a
ten wiesz. Czuję, że już... Nowy Monster ananasowy, ale z cukrem. Złoty bez cukru lepszy, no. Nie piłem tamtego, muszę test. Robisz i się możesz tu za technicę, nie o to, żeby przeżyć to. Tak, o, dokładnie. Prime chyba by nie wystarczyło. To była dopiero rozgrzewka. Jedna ważna rzecz. Jak kończymy kopać i jak już trafię w cel, to staram się ciężar ciała trochę pociągnąć za tą tylną nogę, okej? Stoję w pozycji, muszę odejść sobie, wrócić biodem, przeskok i ciach. Dopiero jest kopnięcie. Jakbym został tak, to po pierwsze zobaczcie, na moment przeskoku. Po pierwsze jestem cały czas pochylony. Prawie się kocha, będzie mi łaski. Jest popchany. No i zobaczcie, jestem odsłonięty. Majorem. Kocha ten Osfelu na MMA. No, witam PZ, siema. Za was podziękujemy bardzo. A widziałam właśnie, że na story dodawali wszystko złote. To jest ta dziewczyna mini Majka? Czy kto to jest? Co to wszystko ze złotem patrzyło? Ale ładne, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Niemiły akcent w tym miłym dniu, moi drodzy. Dostałam mandat, zapomniałam się sobie wykupić parkingu. Ja ogarniam ten świat. Teraz do momentu, kiedy nie wykupię parkingu, to nie wychodzę z auta. I przez to, że nagrywałam, że się spieszałam na trening, stwierdziłam, dobra, lecę, wykupię po drodze i sobie zapomniałam tego wszystkiego. Ale na pocieszenie, kolejną aktywnością, którą mam zaplanowaną w tym dniu, to jedziemy na mój ulubiony makaron z krewetkami. Let's go! Jestem na moim ulubionym makaronie i na chlebku z aioli. Jak byliśmy na Ibizie, to bardzo mi posmakowało i tam jadłam ten chlebek z aioli codziennie praktycznie, ale głównym daniem, na który bardzo czekam, jest mój ulubiony makaron z krewetkami. Jak mam tylko czas, albo na przykład mamy takie niedziele swoje z Karolem, to właśnie przychodzę tutaj na ten makaron. A racja, Mario, zaraz zrobimy. Zjedź na moim Instastories. Zaraz jej cyce wyskoczą. Oczywiście moją ulubioną aktywnością w trakcie dnia jest chillowanie w domu. Chillowanie bomby. Z górką, ale teraz nasze takie rytuały, czyli wspólny spacer po lesie. To jest nasz lasek, do którego sobie tutaj często chodzimy właśnie na spacerki z chmurką. Są tutaj takie fajne dróżki, można sobie też właśnie tak obszernie pochodzić po tym lesie. Nie ma tu dużo takich chat, zobaczcie, można sobie odejść i iść nawet tak na dziko. Leżeć. Tak. Nie ma S-y u nich, trochę są spięci, nie? Zero S-y, 0% S-y. Taka spina jest, żeby się jak najlepiej pokazać. Gdzie jest ta essa? Brakuje tej essy! Gdzie to jest? A teraz przechodzę do mojego ulubionego miejsca, czyli do estetyki, w której zaraz będę mieć robioną endermologię i też taki zabieg na twarz. Sami zobaczcie, ja. Ciekawe. Infuzji tlenowej, gdzie pod wpływem tlenu hiperbarycznego wprowadzamy składniki aktywne. Zapomniałem, że to jej dzień, myślałem, że już tydzień mija. W tym przypadku będziemy wprowadzać kwas hialuronowy, aloes i zieloną herbatę. Ale co to jest? Co oni robią? Często właśnie ona śmaki jak pizzę czy kebaba? No. I faktycznie po tym zabiegu... Zależy ile ci się chce żreć. ...świetlistą cerę. Zabieg na twarz robię już któryś raz z kolei, myślę, że na pewno ponad czwarty raz, a endermologię to już nie zliczę. I jak jestem na endermologii, to mogę sobie tutaj gadać z panią, ale też mogę sobie pracować jednocześnie. Jest też zajebiste, że dopisuję sobie na jakieś wiadomości. Jest robota, wykonuję. O co chodzi? Co to było? Wszystkie zabiegi za mną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czuł jest cenzura. Przy niej czuję się najbardziej comfy tutaj, bo to jest jednak najważniejsze. Tutaj też chodziłam na depilację laserową. Właśnie też do tej pani, zawsze jakoś tak jak szłam, to się tak nie stresowałam, tylko właśnie mówiłam, o fajnie, zawsze pogadam. Przebieram się, lecimy po słodkości. Niedługo tutaj w salonie będzie remont, ja się już nie mogę doczekać, jak to wszystko będzie pięknie wyglądało. Soba prześwietlała przez plecy. Jutro może być troszeczkę bardziej ograniczony, ale mam nadzieję, że pani ma Paulinka znajdzie dla mnie czas. W ogóle zobaczcie, jak moja cera wygląda. Na przykład ja ciekawi mnie, teraz, bo już któryś film oglądamy z tą Bersow i teraz mi już zaczęło zastanawiać, jak bardzo różni się ona IRL do tego jak w filmach. Bo ona się taka mega pozytywna wydaje, ale właśnie pytanie, jak to jest serio? Panem mojej cery, a u mnie wcześniej te wypryski. Bo ta pozytywność często u youtuberów, zwłaszcza tych popularnych, ona jest w tupę sztuczna.
Oni wszyscy są pozytywni jak mogą, wiecie o co chodzi. Prawda, nie jakoś w dużych ilościach, ale się pojawiało. A teraz bardzo dbam o stan mojej cery. No i widać efekty. Zobaczcie, jak przepięknie jesteśmy tutaj na rynku. Dlatego, że Wika, do której idę zaraz malować obrazy i się z nią spotkać, mieszka tutaj niedaleko. MKRR. Po prostu i sobie też trochę słodkości. Co z nim? Czereśnie. Dalej sprzedaje kursy. Próbki orzechowe, lindorek i ciastka. Teraz zmierzam do Wiktorii malować obrazy, bo to jest w ogóle coś, co mnie bardzo relaksuje. Po drugie, od kiedy wróciłem do streamowania? No 2 lata temu tą szkołę otworzyłem karate, ale tak się rozrosło, że franczyzę zrobiłem, oddałem po prostu, wiesz, dostaję tylko zyski od trenerów i mówię, wracam do streamowania, bo już tyle siana, to z pasji teraz streamek. No i tyle, no, taka geneza powrotu. Pogaduchy z Wiką i po trzecie fajnie, jak wychodzi z tego coś takiego artystycznego i coś po prostu po tym spotkaniu pozostaje. One są naprawdę miłe, ale tylko myślę, że są prawda, trochę mniejsze niż są w rzeczywistości. Jak są przytulać. Kiedy ja przyszłam do Wiki z chrupkami i czekoladkami, a Wika zrobiła 5-daniową kolację, bo jeszcze tam coś przygotowuje. Mega mocno, przepięknie to wygląda. O, zrobiłam takie zawiasy i wykończę je później złotem. Mhm. To są moje kolorki, bardzo mi się podobają. Mam taką wizję, że wezmę sobie na razie tą paletę, później tą i później tą. I będę robiła takie zawiasy, takie kółka. Co ona robi? Ale idę w zupełnie coś innego niż miałam na początku mieć w głowie. Ale w sumie mi się to zaczyna podobać. Że to były takie totalnie przewijane zawiasy różnych kolorów, 3 miksów. I to będą takie sploty. Takie węże maluje. Tak wygląda obraz, który tutaj powstał. Jeszcze trzeba go dokończyć, będę jeszcze tutaj dodać złotko. Więc to jest na razie taki efekt jeszcze nie finalny. Wika tutaj mi doradziła, żeby ta farba sobie wyschła i spokojnie później dodamy tego złotka. Więc w razie czego będę wam update'ować i pokażę wam, jak ile za taki finalny obraz bym zapłacił? No jak byłby od Wersow, to bym duszę oddał. Byleby się z nią spotkać, żeby mi przekazała go osobiście. W formie będzie wyglądał na moim Instastory. A jeżeli wam zależy na tym, żeby się nauczyć tak profesjonalnie, czyli nic? To prawda, bo duszę sprzedają diabłu już dawno. Żeby w maju streamy robić. Dwa lata temu. Kolejnego dnia, teraz jest godzina 8:54, czyli tak naprawdę za 5 minut powinno nam się skończyć 24 godziny, ale... Czy spędza czas z Freezem? A czy widzisz tu, żeby robiła, było napisane, że robię rzeczy, których nie lubię w tytule? To przedłużam ze względu na to, że jednak chciałabym, żeby tych aktywności było sporo. A od czego rozpoczynam dzisiejszy dzień? Od skoku ze spadochronem, ze względu na to, że ja lubię wysokości i to jest coś, co totalnie mnie jara, ta adrenalinka wysokości to jest zupełnie mój konik. Co prawda jeszcze nie odważyłam się, żeby zrobić kurs i żeby skoczyć sama, ale wszystko jeszcze przede mną, także rozpoczynamy. Berenika, jesteś wstępnie ubrana. Dostaniesz jeszcze ode mnie okulatki, które założę sobie 2 minuty przed skokiem, dobrze? Pytałem się, gdzie adrenalina? No jak skaczesz ze spadochronu, to na pewno jest. Fan, czyli trochę roli posterów, nie? Robimy te obrazy. Dokładnie, pobawimy się, poświrujemy, pokażę ci takie trochę inne latanie na czasie, że nam umożliwi oczywiście odległość od lotniska, nie? Bo... To jest jeden dzień, ja tyle w miesiąc nie robię. Ja tyle w całe życie nie zrobiłem. Jeżeli będziemy za daleko, to musimy najpierw do lotniska polecieć, nie? Dobra. Nie wiem, jak ja bym miał powiedzieć, co ja zrobiłem w życiu, to bym zaczął wymieniać tytuły gier, które skończyłem jedynie. Przeszkolenie dostałam, muszę się wychylić tutaj, złapać. Tylko muszę trzymać razem nogi, to jest tak jak w tym MMA, że muszę tutaj trzymać gardę, tak samo muszę tam... O, ta dwa! Tam nawet końca nie było. Siema, Werderek. Ile taki skok? PSC. Adrenalina jest jakby skoczysz bez. 1K? 300 zł? Mamy to? Tak, super! I ona steruje czy co? Dały jej na chwilę. Ha, ha, ha.
Ale tak, super. Było w ogóle mega fajnie, to był najfajniejszy skok. Robiliśmy kręciołku i góry, mogłam sama sterować też. I w ogóle Rytma nie kurs. Bałam się tego wyskoku. W sensie bałam się, na początku była taka mała adrenalinka, ale jakby czerpałam z jego przyjemność. A tak to zawsze było takie, dobra, muszę to zeskibować i lecimy dalej, a teraz to było po prostu fajne. Ostatnią aktywnością jest opalanie, więc ja zaraz zacznę się plażing. Opalać. Ale jeżeli wam podobał się takie, ale cenzury nie dała, Susi. Chcielibyście więcej takich odcinków i koniecznie pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Jak klikniecie przycisk z dzwoneczkiem, to będziecie dostawać powiadomienia i będziecie zawsze na bieżąco. Ja was odsyłam również do mojego sklepu, jeżeli chcielibyście zgarnąć taki strój kąpielowy lub ręcznik. No i trudno, dobra, walę ten skrót. TikToczki, no i reklama, co jest? Kiedy w smyku takie reklamy są? To jest trochę chore. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!